Dzień dobry Państwu, Tomasz Wawrzyniak. Jestem pracownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich i Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dla Peris przygotowałem pakiet dotyczący pomiarów meteorologicznych w Arktyce. W tej chciałbym w skrócie opowiedzieć, co mogą Państwo znaleźć w tym pakiecie i czego on dotyczy. Przede wszystkim pakiet wykorzystuje dane z polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie, położonej na 77 stopniu szerokości geograficznej północnej, 15 stopni 33 minuty długości geograficznej wschodniej. Tutaj stacja Hornsund, nazwana od imienia Stanisława Siedleckiego, położona nad Zatoką Białego Niedźwiedzia, czyli Isbjørnhamna, w fiordzie Hornsund w południowej części Spitsbergenu. Spitsbergen to największa wyspa archipelagu Svalbard. Geograficzne czyni z niej najbardziej na północ wysuniętą całoroczną polską placówkę naukową. Poniżej archipelagu Svalbard wraz z zaznaczonym fiordem Hornsund i lokalizacją naszej stacji. W kilku słowach o archipelagu. Jest to archipelag położony pomiędzy 77 a 81 stopniem szerokości geograficznej północnej. Jej powierzchnia to 62 tysiące km². Największa, jak już wspomniałem, to Spitsbergen o powierzchni 39 tysięcy km². Powierzchnie w ponad 60% lodowce, reszta to góry, z czego najwyższa Newton Toppen ma 1717 metrów. Pozostały obszary nadmorskie. Całoroczna na Spitsbergenie przebywa niecałe 3000 osób. Na wpływ ciepłego prądu zachodnio-spitsbergeńskiego, który jest odnogą Golfstromu, panuje tu stosunkowo łagodny jak na Arktykę klimat. Mimo położenia północy, tak jak wspominałem, 77 stopień szerokości geograficznej północnej. Proszę spojrzeć co na zachód, to jest północ Grenlandii oraz północna Arktyka kanadyjska, gdzie jest znacznie chłodniej. Tutaj dzięki temu, że dociera Golfstrom, jest trochę cieplej, a nasza stacja zlokalizowana na południowym zachodzie znajduje się pod jego wpływem. Sama nowoczesna interdyscyplinarna platforma badawcza, w której wiemy wiele projektów naukowych, mających na celu lepsze poznanie funkcjonowania systemu arktycznej przyrody. Zbierane przez cały rok od 1978 roku i są dane do światowych baz danych w ramach międzynarodowych sieci obserwatoriów badawczych. Tutaj jeszcze prezentuję stacje w okresie letnim, ponieważ stacje w okresie wiosennym. Jak widać, warunki pogodowe ulegają dużej zmianie w tych różnych sezonach. Dodatkowo w zimowym, od końca października do mniej więcej 12 lutego, panuje tutaj noc polarna, czyli słońce nie wschodzi ponad horyzont w tym okresie. Hornsund zarządza, tak jak już wspomniałem, miejsce, w którym pracuje Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ona jest obsługiwana przez mniej więcej 10-11 pracowników. Polarnicy na kontraktach rocznych i prowadzą badania naukowe z różnych okresów. Przede wszystkim badania dotyczą meteorologii, hydrologii, glaciologii, chemii środowiska, sejsmologii, a także wielu innych. Osób, które przebywają tam przez cały rok, również w okresie, zwłaszcza wiosennym i letnim, do stacji docierają inne ekipy badawcze, które mają swoje krótsze projekty naukowe. No i zwykle z Polski, z zagranicy. Stacja jest tak naprawdę międzynarodową placówką badawczą. Tutaj zdjęcie ogródek meteorologiczny przy naszej stacji. Dzięki położeniu północy zbierane tutaj dane meteorologiczne służą do wyjaśniania cech i zmienności klimatu tej Arktyki. O klimacie możemy mówić, jeśli mamy okres obserwacyjny trwający przynajmniej 30 lat. I od 1978 roku mamy zbierane dane, także dzięki temu możemy tutaj śmiało mówić o tym, że dokonujemy tam obserwacji klimatu i jego zmian.
Poszczególne paralogiczne są mierzone przez czujniki, czy sensory umieszczone przede wszystkim na maszcie meteorologicznym. Na tym znajdują się termometry, które mierzą oczywiście temperaturę powietrza oraz temperaturę gruntu, barometry, które mierzą ciśnienie atmosferyczne, higrometry służą do pomiaru wilgotności powietrza, radiometry mierzące promieniowanie słoneczne, anemometry mierzą kierunek i prędkość wiatru. Czujniki temperatury i wilgotności, tak jak widać na poniższym zdjęciu, są w specjalnych białych osłonach radiacyjnych. Te osłony zapewniają wentylację i chronią przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Po prostu są izolowane, przelatuje przez nie wiatr, a nie ulegają bezpośredniemu promieniowaniu słonecznemu, żeby się te czujniki nagrzewały. Dzięki temu pokazują aktualną temperaturę i wentylowanym miejscu. Oraz wilgotność, jak wspomniałem. Na szczycie słonecznego znajdują się anemometry. I tak jak już mówiłem, mierzą one prędkość i kierunek wiatru. One na poniższym zdjęciu. Radiometry służą do różnego rodzaju promieniowania słonecznego, w tym promieniowania ultrafioletowego. Pluwiometry, że po lewej mamy standardowy deszczomierz Hellmana, natomiast po prawej deszczomierz optyczny i dalej po tyłu po prawej wagowy. Każdy mierzy opad, każdy z nich ma różne wyniki. Zajmujemy się oczywiście analizą wyników z tych poszczególnych urządzeń. Dlaczego mają różne wyniki? W tamtym obszarze bardzo dużą rolę odgrywa wiatr. Więc jeśli mamy mieć śnieżną, to taki standardowy deszczomierz Hellmana ma prawo podawać inne wyniki niż czujnik laserowy oraz czujnik wagowy. Szczegółów w każdym razie tym się również stacja zajmuje, porównaniem różnego rodzaju parametrów. Heliografy to rejestracji usłonecznienia. Mamy maty, przez które bezpośrednie promieniowanie wypala pasek, który znajduje się za tym pryzmatem. Na podstawie wypalenia na tym pasku możemy stwierdzić, w jakim czasie, w jakich godzinach świeciło słońce. Kilka ciekawostek z naszej stacji. Jako że wspomniałem, że bomby były prowadzone od 1978 roku, ale tak naprawdę od lipca 1978, to też średnie temperatury tutaj w okresie 1979, bo wtedy mamy rok pomiarowy. Roczna temperatura w okresie 1979-2015 wynosi minus 3,9 stopnia Celsjusza. Było zanotowane w lipcu 2015 roku i wyniosło 15,6 stopni Celsjusza. Minimum temperatury zanotowanej to minus 35,9 stopnia. W 1981 roku w styczniu. Roczna suma wynosi tutaj około 450 mm. Około 250 dni z pokrywą śnieżną, a maksymalny poryw wiatru został zanotowany w listopadzie 2011 roku i wynosi 76 km na godzinę. Wspomniałem o tych tutaj obserwatorach w stacji Hornsund, innymi są to meteorolodzy. No i meteorolodzy dbają o to, żeby stacja meteorologiczna działała i żeby wszelkie urządzenia pomiarowe funkcjonowały prawidłowo. No i co godzinę wysyłają z Hornsundu do Oslo, do światowej bazy danych, która się tam znajduje, wszelkie dane meteorologiczne w postaci zakodowanych depesz, tak zwanych synopów. Synop to ciąg znaków, ciąg dokładnie liczb, odczytać, jakie jest w danym momencie ciśnienie, temperatura, wilgotność, jaka jest prędkość i kierunek wiatru, jakie jest aktualne zachmurzenie itd., itd. Ponadto, co wysyłane są obserwacje zjawisk meteorologicznych. Na tym też polega praca meteorologów, żeby obserwować zjawiska, czyli czy są różnego rodzaju opady, czy występują na przykład jakieś zory polarne bądź tęcze. Cokolwiek zaobserwują w atmosferze, to notują. No i wysyłają też do światowej sieci danych.
są do światowej sieci, tak jak wspominałem, Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO i są wykorzystywane przez naukowców, a także przez Norweski Instytut Meteorologiczny, między innymi do tworzenia prognoz pogody. Informacje w stacji meteorologicznej są przez nas publikowane w biuletynach. Biuletyny meteorologiczne są do pobrania ze strony internetowej stacji polarnej hornsundka.igf.edu.pl w zakładzie Pogoda. Chciałbym Państwu pokazać, skąd je można pobrać. Otóż wchodzi w stronę hornsund.igf.edu.pl, tak jak wspomniałem. No i Pogoda, biuletyny meteorologiczne. I tutaj są pogody od 32, która zaczęła takie biuletyny umieszczać, aż po aktualną wyprawę. No i aktualny biuletyn, jaki możemy pobrać, mamy w tym momencie, nagrywam wrzesień, więc biuletyn miesięczny pochodzi z sierpnia 2016. No i możemy nie znaleźć ciekawych informacji dotyczących bieżących warunków atmosfery. Mamy chociażby temperaturę powietrza. Prędkości wiatru. Wilgotność. O opadach. Mamy tutaj zestawienie dobowych wartości wybranych elementów meteorologicznych. Wykresy dotyczące m.in. prędkości wiatru. Na końcu zawsze komentarz obserwatora w języku angielskim oraz kolorowe fotografie. Na podstawie z Polskiej Stacji Polarnej mają Państwo stworzone pakiety meteorologiczne. Ponadto mogą Państwo również zostając ze strony windy.com. Na tej jeśli widzicie Państwo, to można wybrać tutaj w prawej części ekranu wiatr, bądź na przykład jak się prezentuje aktualna temperatura. Jeśli przesuniemy tutaj w dolnej części paskiem, no to zobaczymy, jaka jest prognoza na poszczególne godziny. No i na tej stronie też znaleźć dane dla naszej miejscowości. Ja akurat mam to z Warszawy. Wpisuję Warszawa. I mamy tutaj podstawy dotyczące temperatury. Aktualna to 11 stopni. I taką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie. W kolejnym spakiem mamy na przykład stronę Europejskiej Kosmicznej. Dotyczącą zajmującego. Na stronie sat24.com znajdziemy zdjęcia satelitarne pokazujące zachmurzenie aktualne i w ostatnich godzinach nad Europą. Wszystkie dotyczące pakietu widzicie Państwo w załączonych plikach, które są do pobrania ze strony projektu. A potrzebne linki również się tam znajdują oraz podaję je tutaj. Hornsund.igf.edu, pogoda już było wspomniane. Również yr.no, czyli strona Instytutu Meteorologicznego Weskiego, gdzie znajdą Państwo prognozy pogody. Nie tylko dla Hornsundu, ale też dla swojego miejsca zamieszkania. W postkę wrzucam również link do stacji antarktycznej Arctowski. Państwo podejrzeć bieżące warunki atmosferyczne na południu, na Antarktydzie. No i wspomnę strona www.windy.com. To należy Państwo podejrzeć, jakie są aktualne warunki, jaki jest wiatr, temperatura. No i strona ta ma bardzo ciekawą wizualizację. Cieszę się, że Państwo jesteście zainteresowani korzystaniem z tych pakietów. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanej mogę chyba powiedzieć zabawy z przygotowanymi pakietami. Mam nadzieję, że będą dla Państwa ciekawe. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.